Witam, witam, szanowne mordeczki. Witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować bardzo ciekawą bitkę, jaką udało mi się ugrać na bardzo fajnym czołgu, kiedyś przeze mnie mocno lubiany. Teraz może niekoniecznie w sumie, ale tak. T100 LT, ruski light 10 tieru. No nie wiem, coś ostatnio mi na nim nie siedzi bitka. Zobaczymy, spróbuję nim pograć w najbliższym czasie, może coś z tego wyjdzie. Na razie coś nie mogę do niego się przekonać. No ale to jest stara bitka. Podkopałem ją, że tak powiem. No jest dobrze. Początek może nieciekawy. Nie podoba mi się to. Nie powinienem promować takich kurwa tierów niestety i takiej rozgrywki, no ale zobaczymy. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Moim zdaniem, no, trochę fartu i całkiem niezłe manewrowanie. Pokazało, jak dobrze tutaj można tym czołgiem powojować. Ale zaraz się przekonacie. No zacząłem rozgrywkę od lekkiego derpika, mianowicie na 30 sekund, nie wiem, pewnie coś robiłem, nie pamiętam w sumie, kiedy to było już nawet, ale bitka jest warta, może początek nie jest spektakularny, później za to się rozkręca fest. Nie wiem, czy to już postanowiłem zmienić pozycję, czy jeszcze tutaj się chwilę pokręcę na tej górce. Teraz zobaczymy. Oglądam tę bitkę w sumie pierwszy raz od dawna. Nie pamiętam, jak to tam przebiegało. Wiem, że w połowie. Nie jest długa też ta bitka. Około jakoś chyba 8 minut trwa. Tak więc długo nie będzie. Ale mówię wam, jest tutaj MK wpada i jest tutaj niezły wynik. Jest naprawdę niezłe kręcenie bączków i wykańczanie czołgów. Tak, to jest ten czas, kiedy zmieniamy pozycję. I tak, tutaj jak wyjadę, to się zacznie. Tu będzie już wesoło. Tak, proszę chwilkę poczekać, niech tylko dojadę, ale na pierwszy ogień chyba ten T100 LT. Uznałem, nie widać co prawda wrogów po lewej, na AB linii, ale uznałem, że czemu nie. Warto zaryzykować, spróbujemy jechać. Strzały warto oddawać, kiedy czołg jedzie na was. Jak wiadomo, ciężko tutaj jednak na konsoli jakieś przybliżenie zrobić i strzelać w czołg. O, gąska. Nie pamiętam, czy okrążenie, czy już... A, chyba już będzie kończone. Nie, jeszcze nie. Dajcie po linii. Tak, tu jest niestety dummy shooting on the console. Aczkolwiek... Teraz zacznie się tak. Obiekt 140 tutaj będzie bardzo ładnie wypompowany. Jest do tej pory 5 wykryć, 3 asysta, 1 przebicie, 1 czołg i 2 obrażenia krytyczne, czyli zerwanie kąski najprawdopodobniej to na początku, a drugie nie wiem, pewnie przez strzały. Tak, proszę bardzo, właśnie tak kiedyś ten czołg strzelał. Tutaj koledze na gąski na mnie wchodzi za zero, coś pięknego, jak odbija, on wbija ode mnie. I teraz tutaj się ciekawy manewr zacznie. Myślałem, że mnie ten med wypompuje, ale okrążanie go po tym, jak on sobie tańcował tutaj przy skałce, no uważam za bardzo, bardzo ciekawe. Tym bardziej, że no, kolega nie wyrabiał tutaj z lufą, przekręcaniem na moje jeżdżenie. Zwrot w idealnym momencie, kolega ucieka, próbuje uciekać przynajmniej, ale nic z tego raczej nie wyjdzie. Mamy lufę miał chyba uszkodzoną albo wieżę, bo bardzo wolno obracał, co pomogło mi zdecydowanie go tutaj dopaść. Nieudany podjazd pod górkę, no cóż, zdarza się. No i mamy 5 przebić, 2 czołgi, 6 asyst, 5 wykryć i próbujemy dalej. Chiefty, proszę bardzo, asystki wpadają bardzo ładnie. Bardzo ładnie tutaj chłopaki z górki klepią, tak jak powinni.
niestety odbicie chieftem, pomimo dobry czołg. Ja coś brytyjskich ciężkich nie mogę zrobić, ale chyba skończę za niedługo. Postaram się zrobić wszystkie brytyjskie. Dużo nie ma, a w sumie każda dycha jest naprawdę ciekawa. Mam już artę, mam już meda i mam już jedną niszczarkę. Tak więc dużo mi nie zostało. Chyba dwa ciężkie czy trzy. Jedna niszczarka jeszcze. I chyba to jest wszystko z brytyjskich. Ja nie pamiętam. O, tutaj jest bardzo proszę. Wjazd ciężki. Znaczy, niszczarka dostaje tubę. Chieftain nie trafiał wcześniej we mnie. Mam czas, żeby go wyminąć i uciec. Nie zdążył z obrotem, albo zdążył i nie trafił. Tutaj chyba będzie była od Chieftaina pierwsza na gąskę. Tak jest, właśnie. Dlatego ta bitka jest taka wyjątkowa, bo to jest tutaj ciekawa rozgrywka. To było słabe, tu powinienem inaczej pojechać. Ale zobaczcie, o, to też było słabe, teraz to widzę. Zobaczymy, co tu dalej będzie. Proszę bardzo. Z góreczki zjazd i strzał. O, odbicie niestety z biodra. Nie zawsze wszystko wchodzi, ale... Nie można mieć wszystkiego na konsoli. Przynajmniej każdy ma to samo. Każdy gra tak samo. Nie każdy jest takim specem, żeby wycelować w jeździe. Choć czasami próbuję. Głównie, kurde, ląduję najczęściej na jakichś kamieniach, bo jednak lepiej skupiać się na jeździe przy lightach, niż decydować się na mierzenie na zbliżeniu i jeździe przy 60 na godzinę w tej grze. Nie jest dobrym pomysłem. Dlatego mówię, prawe, że tak powiem, czołgi na konsoli mają swoje prawa i no, muszę powiedzieć, w sensie, że bardzo one mi się podobają, bo jest inaczej i no, czuć to, że każdy ma tą samą, ten sam sprzęt, że nikt tak naprawdę nie cheatuje, każdy no, widzi tak samo tą grę, nikt nie ma odbędzia kamery jakiejś dalszej czy coś. O, proszę bardzo, tutaj niszczarka prawie mi wykończyła, ale finalnie nie poszedł żaden krytyczny strzał od niej, nie uszkodził mnie amoraka. Jedziemy dalej. Została już w sumie tylko artyleria, ale proszę bardzo zobaczyć. 5 czołgów, 16 asyst, 14 przebić, zaraz zobaczymy ile będzie. Na liczniku wiem, że wsiadła MK, około jakoś 7000 damage'u i 3 i paru chyba asyst, albo 4 asyst nawet, no coś takiego, zaraz zobaczymy. Jak w sumie drugi raz się ogląda tą bitkę, oficjalnie nie jest tak do końca za ciekawa. O, 4000 uszkodzeń, czyli 2000 asyst. Wydaje mi się, że to manewrowanie było całkiem niezłe, aczkolwiek teraz drugi raz to oglądałem, nie do końca. No nic, pozdrawiam was serdecznie, pa!